Oto ja, zwykły chłopak tworzący tu rap, lirykę. Jak gramatik rymem płaczę, więc rozwijam taką kminę. Piszę dane słowa, by zrozumiał co nawijam, żeby przekaz poszedł w eter i się przy tym nie obijam. Opisuję to co widzę, wizję przenoszę na słowa. Słowa przelewam na papier, taka jest to właśnie ma przemowa. Właśnie się zamieniam w tekściarza lirycznego, by nawinąć słowa ze swego dziennika empirycznego. Będąc nastolatkiem poznałem brzmienie hip-hopowe. Pamiętam jak słuchałem SL-u ryśkowe. Wtedy docierały do mnie słowa niecodzienne, lecz się potem okazało miały na mnie wpływy zmienne. Charakter się formował, podejście ludzkie także, mentalność szła do przodu, to świetny rozwój jakże. Te słowa mówią wszystko, to serce mych zamierzeń, które powodują podróż po ogromnej ścieżce zmierzeń. Pokazuję na jakim poziomie stoi. Pokazuję na jakim poziomie poziomie stoi mowa. Czadam inny człowiek i nie mówi. Więc pamiętajcie ludzie, jakie dobieracie słowa, po to, które powodują podróż po ogromnej ścieżce zmierzeń. Druga zwrota nie powstała wcale przypadkowo, tworzę wielki potok słów, więc to robię porządkowo. Na szczęście nie mam nieziemskiego lęku mówienia, wypowiadam dane słowa w celu przemocnego brzmienia. Wiem gdzie i kiedy określonych słów używać, ale także staram się, żeby ich nie nadużywać. Bo co za dużo to niezdrowo, jak to jedni mówią, ale drudzy robią swoje i się potem w tańcu gubią. Otóż w głowie mam zasady, którą czasami się posiłkuję. Mowa jest srebrem, a milczenie jest złotem. Trzymaj się człowieku, życiowej tej zasady, bo bez niej możesz popaść w różne tarapaty. Bo głupiec mówi to co wie, zaś mądry wie co mówi. I żaden inny człowiek nic innego mi nie wmówi. Więc pamiętajcie ludzie, jakie dobieracie słowa, bo to pokazuje na jakim poziomie stoi mowa. Pokazuję na jakim poziomie stoi. Pokazuję na jakim poziomie poziomie stoi mowa. Czadam inny człowiek i nie mówi. Więc pamiętajcie ludzie, jakie dobieracie słowa, po to, które powodują podróż po ogromnej ścieżce zmierzeń.